Dzisiaj znowu haul zakupowy z tego samego sklepu co ostatnio, czyli z Giltry.com czy PL, sorry. No, trochę tego jest, jak widzicie, zaszalałam ja i moja mama, bo obie tutaj kupiłyśmy te rzeczy, które widzicie. Mamy tu mąkę kokosową, dwie moje trzymamy, to już znacie i możecie spodziewać się większej ilości przepisów z mąką kokosową w najbliższym czasie. Tu mamy makaron shirataki, tym razem dla mnie, bo w sumie raz go jadłam i to tak tylko po prostu bez żadnej specjalnej obróbki i mam zamiar przygotować sobie z nim danie i sprawdzić, jak smakuje. Tu mam mąkę migdałową, podobnie jak w przypadku kokosowej, dwie są moje i trzy są mamy, także przepisy z mąką migdałową również w najbliższym czasie będą. To jest odtłuszczona mąka migdałowa, która ma w 100 gramach 332 kalorie, także podobnie jak mąka zwykła, ale jest bardzo zdrowa. I tu mam jeszcze z mąk mąkę dyniową, też odtłuszczoną, ona ma 153 kalorie w 100 gramach i też mam zamiar trochę z nią pokombinować, myślę, że może pojawić się coś wytrawnego, jakiś chlebek, bułeczki, coś takiego. Tu mam coś, czego się nie mogę doczekać, to są syropy, no one są takie wielkie i troszkę kosztowały. To są syropy bezcukrowe, orzechy laskowe i oprócz orzecha laskowego kupiłam sobie jeszcze smak ciasteczkowy, a drugi orzech laskowy należy do mamy. Należą do niej też wszystkie trzy sosy Tysiąca Wysp, stała się ich fanatyczką, mówi, że są rewelacyjne, no i kupiła sobie trzy. A ja z kolei jestem fanatyczką tej białej czekolady do picia, więc kupiłam taki wielki sagan i będę się nią raczyć, kiedy tylko najdzie mnie taka ochota. Tu mam jeszcze dwie małe czekoladki, mam imbirową i bananową. Oprócz tego kupiłam sobie, to jest taki trochę śmieć, to jest tak jak takie dania instant, zupki chińskie, ale to jest nisko tłuszczowa wersja, no nie jest to zdrowe, więc nie będę Wam wmawiała, że jest, ale na taki wyjazd zamiast klasycznej się nadaje. I chciałam Wam jeszcze pokazać, ile to ma kalorii. To ma 104 kalorie w tej całej porcji. Także da się wszystko przeżyć. Nie jest dużo. Co tu mam? Tutaj namówiona przez jedną z Was zostałam do tego, żeby jednak spróbować dać szansę temu tej podróbie masła orzechowego robioną przez Walden Farms, 0 kalorii, że podobno jest dobra, sama w sobie może nie jest rewelacyjna, ale na kanapce smakuje super, więc postanowiłam dać szansę i kupiłam i wydałam pieniądze i zobaczymy, czy będzie warto. Mam tu jeszcze dip karmelowy dla siebie i dip czekoladowy to akurat dla mamy i mam również dla siebie dwa małe dressingi, mam kremowy bekon i sos włoski. Zobaczymy do jakiejś sałatki, jak to smakuje. Dwa syropy do naleśników, ponieważ mi smakowały. Wiecie o tym, bo już była ich recenzja. I jeden syrop czekoladowy, też taką małą saszetkę na próbę, żeby sprawdzić, jak w porównaniu do tego do naleśników się sprawuje. Także to jest wszystko. Myślę, że część z tych rzeczy spróbuję z Wami, ale części no nie wytrzymam i część spróbuję wcześniej sama, ponieważ nie będę wszystkiego nakręcała, każdej rzeczy, którą jem, bo Was zanudzę na śmierć. Żegnam się z Wami, polecam Wam zakupy w tym sklepie, jak już wcześniej mówiłam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!